Siemanko, witam wszystkich z tej strony Typek. Lecimy dalej. Ostatnio zaczęliśmy troszeczkę zwiększać dochody naszego imperium, maksymalizować produkcję pyłu. No i powolutku już będziemy coraz więcej systemów przełączać właśnie na produkcję pyłu, tylko i wyłącznie, zwiększać te dochody i brać się za budowę większej floty i ulepszanie statków. Także powoli już zaczynamy tutaj sobie fruwać, gdzie nam się podoba. Ta flotka może niech się tutaj zajmie systemem lumerów. Już niech tam lecą. I okej. Badamy już te największe statki. Za 4 tury będą zbadane. Jeszcze potem tylko dodamy im jedne badania, które zwiększą ilość slotów na sprzęt. I będziemy mogli zacząć produkcję. Nie wiem, może dzisiaj się uda skończyć te badania. Dostaliśmy level. Co ty tu masz, ziom? To jest zarządca systemu. To jest wpływ. O! A nie, to jest na flotę. To też na flotę. To jest do nauki bonus. O, tu jest zadowolenie zwiększa, ale na razie mamy ok. Nie jest nam potrzebne jakoś super. Wiecie co? Zwiększymy sobie chyba. Gdzie to było? To było to? Nie. Kurde, które to było? Aha, badania, właśnie. Znaczy sobie właśnie badań nie przyspieszymy. Przyspieszymy te badania trochę. Dobra, Gikon chyba też już może przejść na produkcję pyłu, tak jest. Aha, tu jeszcze można. Aha, nie, bo jeszcze tego nie zbadałem. Trzeba będzie zbadać usuwanie tych negatywnych anomalii i porządek z nimi zrobić. Tutaj jeszcze mamy co budować. Na pewno możemy sobie kopalnię poprawić. Jedna tura tylko. Tutaj dwie, to też szybko. Tu po jednej. I rury. I będzie spoko. Dobra. Tak to zostawimy. Kras. Tu jeszcze nam to zostało. Rury. Tak samo. Coś jeszcze? Badania jeszcze. O, tutaj jeszcze od badań zostało kilka budynków. To też postawimy. Dam to na koniec, żeby wiedzieć, bo jak mi się rury gdzieś zbudują, to znaczy, że już tam nic więcej nie ma ważnego do budowania, nie? Także ustawiam je na końcu. Okej. Tam jeszcze oczywiście kilka budynków można by było odkryć, ale ja już raczej nie będę nowych budynków odkrywał, tylko raczej będę szedł głównie w flotę i obronę, no i produkcję pyłu. Myślę, że ekonomię mamy już dobrze rozbudowaną. Tutaj dolecieliśmy do systemu. Ok, blokada. I czekamy, co nam się tutaj nawinie od lumerów. Kurde, gdzie ten? O, jest. Dobra, to na razie spokój. Okej. O, w deki nam się zbudowały dwa statki, to możemy je wysłać tam do żarłaków. I co tu jeszcze mamy do budowania? Adaptacja, co to jest?
można zbudować tylko raz w całym imperium, plus 100 początkowe punkty doświadczenia statków na poziom systemu. Tego nie potrzebuję. Na pewno badania trzeba przyspieszyć o tylko jedną turę i rury. I to będzie koniec tutaj. Dobra. No, już powolutku te systemy zaczynamy kończyć rozwijać. Bo tutaj jeszcze jest dużo do rozbudowania. Tu jeszcze jest dużo. Ale produkcja, budynki od produkcji już są zbudowane. To co, lecimy badania. To też chcemy. To też chcemy i to chcemy. Co tu mamy za surowce? Tu mamy adamantian, to się chyba nazywa, no. Trzeba kopalnię też rozbudować. I potem już tylko pył nam zostanie, no to lecimy z pyłem. To. I na koniec rury. Dobra. Wszystko. Dwie floty bez rozkacha to są ci. Trzeba ich wysłać do tych kolegów tutaj. Kurde, żeby oni tylko nie trafili po drodze na jakąś flotę przerąbaną, bo ich rozniosą. Gdzie jeszcze? Aha, o! I tu jest jakaś flota. O, proszę. Taka całkiem niezła flota. 23 tysiące na nasze 29 tysięcy. 12,5 tysiąca obrony, a u nich 7600. Dobra, powinniśmy to spokojnie wygrać, tylko żeby się obyło bez jakichś większych strat. Tutaj widzę wszystko chyba ustawione. Ja włączę od razu oglądaj, żeby nie zapomnieć. Dobra, tu jest wszystko ustawione. Ja myślę, że ten największy statek, który będziemy budować, ja go zrobię chyba na średni zasięg. Damy mu więcej laserów, bo tutaj cały czas mi brakuje w tym średnim. No ale dobra, lecimy tak. Tamte moje poszczególne mają coś na średni dystans, no ale takie pojedyncze rzeczy, nie? Więc za dużo tam nie zrobią. Poza tym ja nie wiem, czy oni w ogóle używają tych na średni dystans, skoro nie są w kategorii średniego ataku. Trzeba sprawdzić, czy oni tymi laserami strzelają, czy nie. Kurde, ja sobie zmutowałem mikrofon w trakcie tej bitwy i zapomniałem go odmutować. Mówię, że całkiem nieźle to wyszło, bo widzę, Doria tam straciła dosyć mocną flotę. Tam były chyba dwa te największe statki możliwe do zbudowania. A my straciliśmy tylko jednego chraścia, który i tak był mi niepotrzebny za bardzo. Nawet dobrze, że go zniszczyli, bo zwolni mi się miejsce na jakieś lepsze statki. No i dobra. Blokujemy tutaj dalej, czekamy na jakieś na jakichś kolejnych
gości od Dori, a my sobie możemy chyba skończyć turę. Co my tu możemy dać? Coś mamy zaczęte? Nie. Kurczę, ja zawsze zapominam te skille, co one dawały i potem szukam za każdym razem. To jest wszystko system. Tu też system, tu też system. System. Dobra, no to zostało nam dla floty tylko to, więc bierzemy to. Dobra. No nic, będziemy mu brać jakieś umiejętności dla senatora, bo może zostanie senatorem, to niech tam ma jakieś bonusy, bo żeby zostać senatorem nie musi być przypisany do systemu, może być też przypisany do floty i dalej być senatorem, nie? Dobra, tutaj się elegancko buduje wszystko. $2000 dochodu pyłu już mamy, nieźle. Jak skończymy tego questa robić z tym obstawianiem tutaj tych systemów, to już mi się wydaje, że będziemy mogli ulepszyć wszystkie floty. Jedna tura została. O, tu coś leci znowu. Leci znowu ten największy, pojedynczy. No to gościu masz przerąbane, jak tu dolecisz. Zbadaliśmy już statek. Co to jest? Czyn inwestor talentów udany. Cel osiągnięty. Jako pierwszy odlokuj w swoim imperium trzecią premię kolekcji populacji. O! Co dostaliśmy? Biuro Zaopatrzenia Federacyjnego. Minus 25% od pyłu i zasobów strategicznych przy modernizacji. A, czyli mniejsze koszty, tak? Mniej nas będzie kosztować pyłu i zasobów strategicznych ulepszanie. A modernizacja to, kurde, to jest na statki czy na budynki? Ciekawe, czy to działa też na statki, bo... Przy statkach 25% mniej pyłu to by nam strasznie pomogło, bo widzieliście tam upgrade floty jednej to było, kurczę, z 20 tysięcy, czy nawet więcej. No to z 20% z tego 25 to, kurde, 5 tysięcy mniej. Niektórzy nazywają to herezją, lecz rozkwit handlu między naszymi imperiami był dla nas błogosławieństwem. No widzisz, i co marudziłaś tam wcześniej, kurczę. Dobra, tutaj atakujemy tego dziada. O kurde, nie uciekł. Nie, uciekł. Uciekał, ale... Dobra, niech se ucieka. Dobrze, że w tą stronę ucieka, to nie będziemy musieli go gonić sobie, po prostu poczekamy, aż znowu przyleci. Tutaj ile zostało? Tutaj jeszcze chyba 3 tury będę musiał stać i będziemy mogli zawrócić tą flotę. A jak tam te nasze posiłki lecą? Gdzie te posiłki są? Tutaj dopiero, panie. No ale dobra, oni tam jeszcze trochę będą musieli stać i tak. Zobaczmy, jak tam badania wyglądają. Dobra, badamy to na pewno. Okej, okay, nie ma co tutaj dalej siedzieć. Zaraz zaczniemy budować statków więcej i ulepszać je. To sobie zmienimy ustawę na jakąś taką, która nam da bonusy do właśnie produkcji statków. Zmniejszy koszty, skróci czas, coś takiego, nie? Coś tam by się przydało dorzucić. Trzeba będzie się ustawą przyjrzeć, z której możemy zrezygnować. O, akademia zwiększyła poziom. Spoko. I tu mamy level. Co myśmy tutaj brali ostatnio? A w sumie mniejsza z tym, bo i tak chcę wziąć to.
daje 80% wyobrażeń na statek, więc trzeba to brać. Tutaj mamy co? Blokada. To już zrobione. Tutaj chyba... Aha. Bohater. To damy. No i tutaj kolejka jest ustawiona, dobra. Tu nic nie doleciało, leci flota sofonów. Zobaczmy, co oni tam mają. Mizeria. Mizeria, 4900 na 13 statków. No, mizeria. To się nie dziwię, że oni pomocy tam potrzebowali, kurde. Jak oni takie kurde, szroty wysyłają. Dobra. Brodzimy po pas w łajnie i potrzebujemy pomocy sojuszników. Dobra, no przecież jestem, lecę do was. Tu się buduje. Dobra, słuchajcie, ja sobie tylko sprawdzę, czy na pewno wszędzie mam ustawione coś, żeby znowu o czymś nie zapomnieć. Dobra, tutaj jest OK. Ustawy. Przejrzyjmy sobie ustawy. Co nam to daje? Minus 10 koszty ulepszenia systemu. To jeszcze zostawimy, bo dalej budujemy coś. Tutaj mamy co? Plus 100% do produkcji na gorących. Zostawimy. To jest pył. Możesz odkrywać technologię z kolejnego etapu technologicznego. To prawo jest aktywuje się automatycznie, gdy partia... Aha, tego nie mogę usunąć. Ale mamy dwa miejsca na ustawy nowe. Dobra. Co możemy tutaj jeszcze dołożyć? Militarna jakaś. Minus 15% na statek. Koszt, dobra, to by było dobre. Plus 33% obrażenia na moduły, ale to później, jak już zbudujemy flotę. Nową, w sensie zmodernizowaną. 3 punkty ruchu na statki. Generowanie zasobów strategicznych. To nie... O kurde, plus 20% na system pyłu i minus 20% to by było całkiem niezłe i to jest za darmo. To sobie włączymy, jak nam się skończy badać ten duży statek do końca. Dobra, czyli chcemy to. Parki, a nie kwarki. Parki, a nie kwarki. I zasada taniej floty. To sobie włączymy w sumie chyba już. To sobie już włączymy. Dobra. I w sumie flotę możemy zacząć już budować. Tylko teraz gdzie mamy najwięcej produkcji? Deki, Jedix, Zinius. Ale tu się jeszcze buduje. Dobra, niech skończy tutaj w następnej turze, będziemy mogli zacząć produkcję na deki. Ok, to poczekamy. Poczekamy. Jedną turę możemy poczekać. O. No i właśnie tymi trafiłem, kurde, tą dwójeczką. Dobrze, że to nie jest jakaś super silna, ale tu bohatera nie mam, kurde. Trochę lipa. No nic, ale będziemy z nimi walczyć. Lepiej im to rozwalić, kurcze, niż żeby to doleciało do mnie, bo tam na razie nic nie mam do obrony. No i cóż, tak musi zostać. Chyba to stracę. Kurde, dwa statki, tylko mało.
Jeden duży pad, drugi duży pad. Jeszcze dwa. Kurde, stracimy chyba te oba stanki. O, niszczyciel już poszedł do Żyda. No nic, rozwalą nam to. Chociaż ten krąg jeszcze powinien trochę wytrzymać, bo on tam obrony dużo ma. A trochę połowę im zniszczyliśmy. A to jeszcze nie koniec. Czy koniec? Czemu oni już przestali walczyć? Czemu oni przestali walczyć już? Czekajcie, może jak się zmieni faza na kolejną, to jeszcze coś postrzelają. Czemu oni nie walczą? O co chodzi? To nie ucieczkę włączyli? Nie rozumiem, co tu się dzieje. No dobra, no ale w każdym razie jeden statek wygląda na to, że nam przeżył. Dziwna akcja. Niewielka porażka. No nic, jeden nam przeżył. No trudno, jednego straciliśmy. Ale myślę, że jemu to się mniej opłaciło niż mi. Okej. Czy to już jest ten moment, że miał... Nie, jeszcze nie. Oj, zaatakował nas drugi raz. Dobra, nie będziemy już na to patrzeć. Niech on sobie tam walczy, ile zabije, tyle zabije. Nic nie zabił. Trudno. Dobra, na deki już się skończył budować rury. Co to jest? Aha, cud. Nie chcę już mi się kolejnego cudu budować, już chyba... A to? Obelisk. O kurde, to jest chyba do zwycięstwa potrzebne. Takich obelisków trzeba postawić chyba 5, z tego co pamiętam. Ale to 27 tur się będzie budować. Nie, budujemy flotę chyba. Budujemy flotę. Tego na razie nie buduję wielkoluda, bo on jeszcze musi dodatkowe sloty dostać i musimy projekt zrobić. Ale już prawie. Dobra, tutaj na razie zostawimy 4 w kolejce. Tu też się coś skończyło, Regulus. I tu chyba też możemy produkcję statków zacząć, ale nas nie stać na razie, bo nam brakuje znowu tego zasranego Orichalixu. Dobra, to sobie idziemy na targ. Kupimy trochę tego Orichalixu. Dużo jest, to powinien... 313, czemu to podrożało, jak jest więcej niż było chyba? Ile nas będzie stówka kosztować? 57 tysięcy, dobra, mamy 87. Lecimy. Dawaj to. I możemy zacząć zabawę. A tu się długo będą te statki robiły. To nie, to zrobimy inaczej. Tutaj włączymy specjalizację na pył, a zaraz nam się skończy gdzieś na jakiejś planecie, gdzie mamy więcej produkcji. Tutaj chyba dwie tury zostało i dwie tury. No to Zinius chyba był wysoko. Zinius był wysoko, tutaj będziemy mogli budować też statki szybciej. Okej. Okay. Jak to wygląda tutaj? To już prawie skończone? Czy to już chyba nawet skończone jest? Tak, jeden mamy zaliczony. Jak wygląda z drugiej strony? Tutaj chyba jeszcze jedna tura.
Kurczę, nie wiem, czy ja już mogę zabrać tą flotę stąd, czy ona musi stać, aż się zadanie skończy. Ile to w ogóle będzie trwało, to zadanie? To jest to. Kurde, nie wiem, ile to będzie trwało. No nic, poczekamy tą jedną turę, zobaczymy, co się stanie, jak tam przejmiemy do końca. Okej, tutaj się rury już budują. O, jest jakaś flotka od Dori, ale słabiutka, słabiutka flota. Ale rozwalimy to oczywiście, nie? Nie, czemu tego nie... Aha, co on sobie poleciał dalej? Poleciał sobie dalej, no nie chce się z nami bić. No dobra, kij ci w oko. Wiecie co, bo ja jeszcze miałem zrobić statki do nalotów na systemy. I nie wiem, czy z tego właśnie nie zrobimy czegoś takiego. O, chodziło mi o ten moduł właśnie, dodatkowa liczebność 250, limit rozlokowania jednostek 100 i to bym mu chyba założył w takim razie. Co to daje? Zniszczone cele. Nie, to wywalimy, bo ja i tak nie będę tego używał do walki. Kurde. Wszystko na razie wywalimy. Silnik niech zostanie. Tutaj jest to. Nawet nie wiem, czy mu jeszcze jednego takiego nie damy z modułu. Tu jest naprawczy jeszcze. Dobra, damy mu jeszcze jeden. To jest obrona. Na atak mu damy mu na krótki. Dobra, co my tu jeszcze możemy mu dać? Coś do inwazji, żeby poprawić inwazję. To jest wszystko do floty. No nic, damy mu jeszcze w takim razie więcej tego. O, nie powinno być ok. Dobra, Magnes to jest do inwazji statek, w takim razie krąg. Zobaczymy, czy na krąg możemy jakoś upchnąć ten moduł naprawczy jeszcze. Tylko zamiast czego? O, właśnie, po każdej fazie to możemy wywalić i damy mu ten nowy moduł. Tak jest. No i świetnie. Mamy na krótki, na średni. A może mu tutaj damy jeszcze, zamiast tego, to mu damy więcej karabinków. O, tak zrobimy. I w tym momencie niszczyciele też sobie przerobimy. Też im to wywalimy, damy im na maksa te rakiety. To jest co? To jest obrażenia od pocisków, dobra. Zwiększone. Zmniejszona szansa bycia celem, dobra. A tam był jakiś moduł na kręgu zwiększający obrażenia od pocisków? Nie było. Może im też to damy. Tylko zamiast czego teraz? Punkty ruchu floty 1. Potencjał osłon flotylli, obrona flotylli, to zostawimy. Kurczę, może to wywalić? Punkty ruchu floty. Możemy to wyrzucić, bo najwyżej będziemy trochę wolniej się ruszać, ale zwiększymy im obrażenia.
Moduł naprawczy już jest. O, to. Obrażenia od pocisków. Tak zrobimy. Co wy tam chcecie? Żarłacy i wodianowie coś jeszcze chcą. Chcą pokój. No dobra, możemy sobie z nimi pokój zrobić. Potwierdzenie. Czy na pewno chcesz poprosić to Imperium o rozejm? Jeśli twoja prośba zostanie zaakceptowana, granice zostaną zamknięte, a pokonane cywilizacje będą musiały zapłacić daninę zwycięzcom. Czekajcie. Kurde, nie wiem, o co tutaj chodzi za bardzo, bo pokój to co? To są moje warunki? Nie. Dobra, nie ruszam tego na razie, bo nie wiem, o co kaman. A wodianowie? Aha. Dobra, olać to. Populacja i produkcja. Dobra, tutaj już się statki robią. Okej. Okay. Nie ma gdzieś jakiejś bitwy do rozegrania? Tutaj jest czysto. Tutaj czysto. No to dobra, słuchajcie, sytuacja jest pod kontrolą. Jest okej. Okay. Jak punkciki? 1435. No, teraz zaczynamy się już powoli do nich zbliżać. Tutaj już widzę 2,5 tysiąca dochodu pyłu. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, tutaj sobie przerwę zrobimy. O, mamy już dwa przejęte te systemy. Tutaj sobie przerwę zrobimy. No niestety nie udało mi się dzisiaj tego największego statku zbudować, ale to w następnej turze będziemy. W następnym odcinku się tym zajmiemy. Także na dzisiaj tyle. Dzięki i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć. We'll be right back.